Jesteśmy w okresie Dnia Wszystkich Świętych, w przeddzień tego święta. Kiedy to nagrywam i prawdopodobnie opublikuję, jest 31 października. To też dziś opowiem Wam krótką historię, ale ściśle związaną z tematyką cmentarną. Historię, której mam nadzieję przynajmniej część z Was jeszcze nie słyszała. Zapraszam do województwa mazowieckiego, wówczas jeszcze skierniewickiego. Sochaczew. 40-tysięczne miasto, 60 kilometrów niemal dokładnie na zachód od Warszawy. Sochaczew to jedno z najstarszych miast mazowieckich i domniemane miejsce śmierci Bolesława Krzywoustego. Będę tu poniekąd mówił o śmierci, szeroko pojętej, ale jednak nie księcia Krzywoustego sprzed niemal 900 lat, więc przenieśmy się do roku 1985. Jest październik 1985 roku. Aby przybliżyć słuchającym ten trochę odległy już czas, wspomnę tylko, że w Polsce odbywają się wybory do Sejmu PRL. Ostatnie parlamentarne, które trudno określić jako wolne, a także ostatnie, w których nie wybierano senatorów. Wygrywa, a jakże, PZPR, zapewniając sobie kontynuację niepodzielnych rządów. Do kin wchodzi komedia Och, Karol z Janem Piechocińskim w roli głównej, a z taśm produkcyjnych Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku zjeżdża ostatni egzemplarz motocykla WSK. Tymczasem w centrum Polski, w Sochaczewie, niejaki Marian Florczak, mieszkaniec jednego z domów przy ulicy Cmentarnej, vis-a-vis cmentarza parafialnego świętego Wawrzyńca, wychodząc z domu wyrzucić śmieci, dostrzega dym unoszący się nad nekropolią. Jako że dzień wcześniej odbywał się tam pochówek, pomyślał, że prawdopodobnie od palących się zniczy zajęły się wieńce. Niewiele myśląc, bierze wiadro, napełnia je wodą i biegnie w kierunku źródła dymu. Podchodzi do świeżego grobu i pierwsze, co dostrzega, to wystające z ziemi gołe nogi. Grób starszej, 70-letniej kobiety okazuje się być otwarty. Podchodzi bliżej i zamiera. Kobieta, dzień wcześniej pochowana, wisi naga z nogami do góry na przywiązanych doń metalowych prętach. Pali się leżąca obok odzież i trumna. Powiadamia milicję. Wieść szybko roznosi się po okolicy i przywołuje w pamięci lokalnej społeczności wydarzenie, jakie miało miejsce zaledwie rok wcześniej na innym cmentarzu w Sochaczewie, przy Alei 600-lecia, niespełna 2 kilometry dalej. Wówczas to ktoś pod osłoną nocy rozkopał grób pochowanej kilka dni wcześniej starszej kobiety. Dokopał się do trumny i odszedł. Może spłoszony, może wystraszony, a może celem samym w sobie było wówczas rozkopanie grobu.
Nie udało się ustalić, kto i z jakich pobudek tego dokonał. Dochodzenie szybko umorzono. Podobnie jest i teraz. Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Sochaczewie podejmuje śledztwo, ale nie udaje się ustalić sprawcy profanacji zwłok 70-letniej kobiety. Pojawiają się natomiast plotki. Jedni uważają, że to z zemsty, gdyż kobieta w czasie wojny wydała Żydów Niemcom. Inni, że dokonał tego ktoś z rodziny, że była to zemsta za niesprawiedliwy podział majątku, spadku po zmarłej. Wszystkie te pogłoski i domysły żyją w świadomości lokalnej społeczności przez półtora roku. Okazują się chybione, ulegają weryfikacji po wydarzeniu, jakie ma miejsce 2 kwietnia 1987 roku. Tego dnia na cmentarz parafialny świętego Wawrzyńca przy ulicy Traugutta i Cmentarnej przychodzi syn i córka pochowanej 3 dni wcześniej zmarłej na raka starszej kobiety. Na miejscu zastają brak kwiatów i odsuniętą płytę nagrobną. Zaglądają nieśmiało z niemałą trwogą do środka i dokonują makabrycznego odkrycia. Kawałek wiszącego ciała. Wystraszeni uciekają z cmentarza i powiadamiają milicję. Wkrótce przybyła na miejsce ekipa dochodzeniowa, stwierdza, że w grobie na prętach wiszą zwłoki rozebranej kobiety. Pręty ma podłożone pod pachami, nogi oparte o grób. Odzież i trumna jest nadpalona. Zwłoki mają nadcięte piersi. Dla funkcjonariuszy dokonujących oględzin to szokujące przeżycie. Cmentarz przy ulicy Traugutta otaczają milicjanci. Zastawiają wejścia. Nikt niepowołany nie może wejść na jego teren. Wśród lokalnej społeczności zgromadzonej tłumnie w okolicy cmentarza pojawiają się nowe domysły, zweryfikowane względem tych sprzed półtora roku przy okazji poprzedniej profanacji. Tamte okazały się błędne. Teraz odpowiedzialnością za ten czyn obarczeni zostają sataniści. Wszakże kto inny odważyłby się nocą wejść na cmentarz i rozkopać grób? Inni z kolei są przekonani, że to musiał być jeden człowiek, jakiś miejscowy. Niemożliwe bowiem, aby znalazło się w tym mieście dwóch nekrofilów, którzy na dodatek by się zgadali, że zrobią to wspólnie. A jednocześnie nikt z zewnątrz nie przyjeżdżałby specjalnie 3 razy do Sochaczewa, by rozkopać grób. Musiał być to więc miejscowy. Milicja przystępuje do szeroko zakrojonych działań operacyjnych. Wzmocnione zostają patrole w okolicach cmentarzy, wertowane są kartoteki i wszelkie informacje, choćby nawet z pozoru niezwiązane ze sprawą. Podjęte zostają również próby sporządzenia portretu psychologicznego nekrofila. Nie jest to łatwe, bowiem podobne zaburzenia są w Polsce bardzo odosobnione. Znany jest jedynie przypadek niesławnego Edmunda Kolanowskiego. Jednak rok wcześniej, w lipcu 1986 roku, wykonano na nim wyrok śmierci. Ponadto Kolanowski z Poznania, poza tym, że był nekrofilem, był również mordercą, czego o poszukiwanym z Sochaczewa raczej nie można było powiedzieć. Stąd i profil psychologiczny na pewno byłby w wielu punktach odmienny. Mimo wszystko PRL-owska władza sobie tylko znanymi metodami trafia w końcu na trop nekrofila z Sochaczewa. Zatrzymany zostaje 38-letni Kazimierz T. Kazimierz pochodzi z rodziny dotkniętej patologią społeczną.
Kilkanaście lat już spędził w więzieniach, głównie za kradzieże. Ostatnie 3 lata był na wolności. Mundurowi mają wiele poszlak, brakuje jednak twardych dowodów, a podejrzany nie ma zamiaru ułatwiać zadania. Do niczego się nie przyznaje. Śledczy decydują się wówczas na sprowadzenie do Sochaczewa znanego i cenionego już wówczas seksuologa Zbigniewa Lwa Starowicza. Ten przybywa specjalnie do Sochaczewa i podejmuje wielogodzinną rozmowę z podejrzanym. Zbigniew Lew Starowicz okazuje się nie tylko świetnym seksuologiem, ale i psychologiem. Podczas tej rozmowy Kazimierz T. przyznaje się do profanacji zwłok. Choć tylko do tej ostatniej. Zeznaje, że 1 kwietnia w środę wypił z kolegami dużo alkoholu. 3 wina i butelkę wódki. Był podekscytowany. Coś go nosiło. Nie mógł znaleźć sobie miejsca. Autobusem miejskim pojechał na dworzec PKP. Tam trochę pokręcił się bez konkretnego celu. W pobliżu dworca znajdowało się technikum ogrodnicze. Poszedł tam. Podglądał mieszkające w internacie dziewczęta. Było późno. Coś pchnęło go w kierunku cmentarza. Udał się tam pieszo. Spod technikum miał już niespełna kilometr. Po tym wyznaniu szybko zorganizowano wizję lokalną. W jej trakcie zeznaje, że miał na cmentarzu w krzakach schowane pręty, co by dowodziło, że jednak planował to już wcześniej. Pręty potrzebne były do otwarcia grobu i trumny. Było około północy. Skierował się do świeżego grobu i otworzył kwaterę. Wszedł do środka. Otworzył przy użyciu pręta trumnę i wytargał zwłoki na zewnątrz, przed grobowiec. Naznosił zniczy z innych grobów i pozapalał je. Chciał mieć jasno, to go podniecało. Ciało położył na sąsiednim grobowcu. Rozebrał i na tym nagrobku odbył z nieboszczykiem stosunek. Kiedy było już po wszystkim, kiedy już się zaspokoił, ułożył zwłoki na prętach w poprzek grobu. Gwoździem porysował jeszcze piersi kobiety. Nie podpalał trumny i ubrania. Do grobu wpadł znicz i ponoć trumna zapaliła się sama. Opowiadając o tym wszystkim na wizji lokalnej jest spokojny. Nie denerwuje się. Nikt wcześniej nie podejrzewał go o tego typu dewiacje. Co prawda siedział w więzieniu, kościół nawet okradł, ale w nekrofilię trudno było uwierzyć nawet sąsiadom, którzy uważali go za spokojnego człowieka. Wychowywał się i większą część życia mieszkał przy ulicy Cmentarnej, tuż obok cmentarza, na którym dwukrotnie wykopał zwłoki i dopuścił się czynu nekrofilskiego. Był więc sąsiadem wspomnianego już dziś Mariana Florczaka, który to zainterweniował, widząc dym nad nekropolią po przedostatnim czynie. Przebywając na wolności, Kazimierz T. starał się pracować. Przez pewien czas był nawet pomocnikiem grabarza. Udało mu się założyć rodzinę. Urodziło mu się dziecko. Małżeństwo jednak nie przetrwało zbyt długo. Zakończyło się rozwodem. Kazimierz T. przed sądem odpowiadał jedynie za jeden czyn. Ten ostatni, do którego ostatecznie się przyznał podczas rozmowy z seksuologiem. Został skazany zaledwie na rok pozbawienia wolności za zbezczeszczenie zwłok.
W zakładzie karnym towarzyszyły mu wzgarda i poniżenie. Po odbyciu kary wrócił do Sochaczewa, gdzie na co dzień mierzył się z piętnem nekrofila. Wszyscy od niego stronili, unikali go. Tę wzgardę dobrze obrazuje jeden ze śledczych, opisując sytuację jeszcze z toku śledztwa. Szklanki, z których to podczas przesłuchania Kazimierz pił herbatę czy kawę, natychmiast lądowały w koszu. Nikt bowiem nie chciał już później po nim ich używać. Jak mówi jego sąsiad, towarzystwa szukał wśród podobnych sobie degeneratów, alkoholików. Można powiedzieć, że zapił się na śmierć. Obecnie spoczywa nieopodal swoich ofiar.